BMW M3 2008 rok, rozgrzewamy silnik do pomiaru kompresu. Silnik jest rozgrzany, zmierzymy kompresję przed płukaniem TEC 2000. Wymontowaliśmy świece zapłonowe, teraz zmierzymy kompresję przed płukaniem TEC 2000. Mamy 12,8. Drugi cylinder 12,5. Trzeci cylinder 12,8. Dobra. Dwanaście i dwa. Piąty cylinder. Dobra. 12,2. Dobra. 12,2. Dawaj. Dobra. 12. Ósmy cylinder. Dobra. 12,2. Po pierwszym pomiarze kompresji wkręcamy świecę. Wlewamy płukankę TEC 2000 do silnika przed wymianą oleju. Będziemy płukać i wymieniać olej na świeżo. Preparaty TEC 2000 do nabycia w dobrych sklepach motoryzacyjnych lub na www.tec2000.pl. Ze względu na dużą ilość oleju wlewamy dwie puszki. Będziemy teraz mierzyli ponownie kompresję po płukaniu silnika. Zaczynamy od pierwszego cylindra. Weź sobie tam podjedź. Podjedź, żeby to ładnie ustawić. No. Dawaj. Można? Tak. Dobra. Prawie 13 bar. Drugi cylinder. Dawaj. Dobra. 12,8 bar. Mierzymy trzeci cylinder. Dawaj. Dobra. 13 bar. Dobra. 12,7.
Dobra. 12,5. Mierzymy szósty cylinder. Dawaj. Dobra. 12,8. Dwanaście i trzy. Mierzymy ósmy cylinder. Dawaj. Dobra. 12,8. Wymieniamy filtr oleju i olej. Na silikon lecić. Zalejemy silnik olejem Michel Racing i dolejemy oil boostera. Z uwagi na dużą ilość oleju wlewamy dwie butelki TK.